8 sierpnia wspominamy świętego Dominika Guzmana, prezbitera. Święty Dominik urodził się około 1170 roku w Caleruega w Hiszpanii. Pochodził ze znakomitego rodu kastylijskiego Guzmanów. Jego ojcem był Felix Guzman, a matką błogosławiona Joanna z Azy. Miał dwóch braci, błogosławionego Manesa, który wstąpił potem do założonego przez Dominika zakonu, i Antoniego, kapłana diecezjalnego. Gdy Dominik miał 14 lat, rodzice wysłali go do szkoły w Palencji, następnie studiował w Salamance. W 1196 roku, po ukończeniu studiów teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie i wkrótce został mianowany kanonikiem katedry w Osmie. 5 lat później został wiceprzewodniczącym tej kapituły. Gorliwie pracował tam nad sobą i nad bliźnimi, głosząc im Słowo Boże. Król Kastylii, Alfons IX, wysłał biskupa diecezji, w której pracował Dominik, Dydaka, z poselstwem do Niemiec i Danii. Dydak był przyjacielem Dominika, dlatego też przyszły święty towarzyszył biskupowi w podróży, w czasie której znalazł się w okolicach Szczecina i polskiego Pomorza. Dominik był świadkiem najazdu pogańskich Kumanów z Węgier na Turyngię. Wkrótce po zakończeniu powierzonej im misji udał się do Rzymu, by prosić Innocentego III o zezwolenie na pracę misyjną wśród Kumanów. Papież jednak takiej zgody mu nie udzielił. Wracając do Hiszpanii, Dydak i Dominik zetknęli się w południowej Francji z legatami papieskimi wysłanymi tam do zwalczania powstałej właśnie herezji Albigensów i Waldensów. Sekta ta pojawiła się około 1200 roku w mieście Albi. Jej członkowie zaprzeczali ważnym prawdom wiary, m.in. Trójcy Świętej, wcieleniu Syna Bożego, odrzucali mszę świętą, małżeństwo i pozostałe sakramenty. Burzyli także kościoły i klasztory oraz niszczyli obrazy i krzyże. W porozumieniu z legatami Dominik postanowił oddać się pracy nad nawracaniem odszczepieńców. W tej akcji postanowił włączyć się bezpośrednio także biskup Dydak. Ponieważ heretycy w swoich wystąpieniach przeciwko kościołowi atakowali go za majątki i wystawne życie duchownych, biskup i Dominik postanowili prowadzić życie ewangeliczne na wzór Pana Jezusa i Jego uczniów. Chodzili więc od miasta do miasta, od wioski do wioski, by prostować błędną naukę i wyjaśniać autentyczną naukę Pana Jezusa. Innocenty III zatwierdził tę formę pracy apostolskiej. W centrum herezji znajdowało się miasto Prully, położone pomiędzy Carcassonne a Toulouse. Tam Dominik założył klasztor żeński, w którym życie zostało oparte na całkowitym ubóstwie. Zaczęły pojawiać się pierwsze sukcesy. Niebawem biskup Dydak musiał powrócić do swojej diecezji. Natomiast do Dominika dołączyło 11 cystersów, którzy postanowili wieść podobny tryb życia apostolskiego. Z nich właśnie w 1207 roku powstał zalążek nowej rodziny zakonnej. W tym samym jednak roku papież ogłosił przeciwko Albigensom i Waldensom zbrojną krucjatę na wiadomość, że heretycy ruszyli na kościoły, plebanie i klasztory, paląc je i niszcząc. To znacznie skomplikowało pracę apostolską Dominika. Wtedy Dominik postanowił zwiększyć posty i umartwienia, częściej też się modlił. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że okazyjnie werbowani do tej akcji kapłani często nie byli do niej wystarczająco przygotowani. Wielu z nich zniechęcał prymitywny rodzaj życia i połączone z nim niewygody. Dominik wybrał więc spośród swoich współtowarzyszy najpewniejszych. Na jego ręce złożyli oni śluby zakonne w 1215 roku i tak powstał zakon kaznodziejski Dominikanów. Jego głównym celem było głoszenie Słowa Bożego i zbawianie dusz. Założyciel wymagał od zakonników ścisłego ubóstwa, panowania nad sobą i daleko idącego posłuszeństwa. Dzięki poparciu biskupa Tuluzy, Fulco, w Tuluzie powstały wkrótce aż dwa klasztory dominikańskie,
które miały za cel nawracanie Albigensów i Waldensów. W tym samym roku odbył się Sobór Laterański IV. Dominik udał się wraz ze swoim biskupem Fulco do Rzymu. Innocenty III, po wysłuchaniu zdania biskupa Tuluzy, ustnie zatwierdził nową rodzinę zakonną. Zaraz po powrocie z soboru Dominik zwołał kapitułę generalną, na której przyjęto za podstawę regułę świętego Augustyna i konstytucję Norbertanów, którzy wytyczyli sobie podobny cel. Kiedy Dominik po odbytej kapitule ponownie udał się do Rzymu, papież Innocenty III już nie żył. Bóg pokrzepił jednak Dominika tajemniczym, proroczym snem. Pojawili mu się apostołowie, święty Piotr i święty Paweł, i zachęcili go, by na cały świat wysyłał swoich synów duchowych jako kaznodziejów. Dlatego, kiedy tylko powrócił do Tuluzy, rozesłał grupę 17 pierwszych zakonników do Hiszpanii, Bolonii i do Paryża. W dniu 22 grudnia 1216 roku papież Honoriusz III zatwierdził nowy zakon. Przed śmiercią Dominik przyjął też do zakonu i nałożył habit świętemu Jackowi i błogosławionemu Czesławowi, pierwszym polskim dominikanom. Wysłał też swoich synów do Anglii, Niemiec i na Węgry. Dominik odbywał częste podróże, głosząc Ewangelię i organizując wykłady z teologii. Zakładał nowe klasztory zakonu, który bardzo szybko się rozpowszechnił. W 1220 roku Honoriusz III powołał Dominika na generała zakonu. Dominik prowadził pracę misyjną na północy Włoch. Wyczerpany pracą w prymitywnych warunkach, powrócił do Bolonii. Jego ostatnie słowa brzmiały: miejcie miłość, strzeżcie pokory i nie odstępujcie od ubóstwa. Zmarł 6 sierpnia 1221 roku na rękach swoich współbraci. W jego pogrzebie wziął udział kardynał Hugolin i wielu dygnitarzy kościelnych. Dominik został pochowany w kościele klasztornym w Bolonii, w drewnianej trumnie, w krypcie tuż pod wielkim ołtarzem. Jego kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci. Notowano za jego wstawiennictwem otrzymane łaski. Papież Grzegorz IX wyniósł sługę Bożego do chwały świętych w 1234 roku. Dominik odznaczał się wielką prawością obyczajów, niezwykłą żarliwością o sprawy Boże oraz niezachwianą równowagą ducha. Potrafił współczuć, a jego radosne serce i pełna pokoju wewnętrzna postawa uczyniły z niego człowieka niebywale serdecznego. Oszczędny w słowach, rozmawiał z Bogiem na modlitwie albo o nim z bliźnimi. Żył nader surowo i bardzo cierpliwie znosił wszelkie przeciwności i upokorzenia. Imię Dominik pochodzi od łacińskiego Dominicus, co znaczy pański, należący do Boga. Przed świętym Dominikiem imię to było znane, ale właśnie Dominik Guzman spopularyzował to imię w całej Europie. Największą zasługą świętego Dominika i pamiątką, jaką po sobie zostawił, jest założony przez niego zakon kaznodziejski. Zakon dał Kościołowi wielu świętych. W ikonografii święty Dominik przedstawiany jest w dominikańskim habicie. Jego atrybutami są gwiazda sześcioramienna, infuła u stóp, lilia, czasami złota, księga, podwójny krzyż procesyjny, różaniec, pastorał oraz pies w czarne i białe łaty, trzymający pochodnie w pysku. Jest to symbol zakonu, dominicanes, czyli pańskie psy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką. I niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christus.